chcę dzisiaj do was mówić o czymś takim, co zatytułowałem. Żona mi powiedziała, że mi mówił, że roboczo zatytułowałem, czy to takie moje powiedzenie. Święta taktyka zwyciężania. I będę bazował dzisiaj wokół jednego słowa. To jest z objawienia Jana 12:11. Tak na marginesie powiem tylko, to jest jedno z takich słów, którego a propos mądrości wszystkich uczonych w piśmie, żaden przekład nie jest dokładnie słowo w słowo i każdy z nich jest jakąś formą interpretacji. Bo te słowa, które były tam użyte, i trzeba odpowiednio jakby zinterpretować. Ale dobra. Wracając, objawienie Jana 12:11. A oni, czyli ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, zwyciężyli go, czyli diabła, przez krew baranka, czyli Jezusa, przez słowo świadectwa swego i nie umiłowali duszy swojej tak, żeby ją wybrać niż śmierć dla tego świata. I są tutaj trzy takie elementy, o których będę dzisiaj mówił, które będę chciał trochę rozwinąć. Pierwszym jest wiara w krew Jezusa. Drugim jest głoszone słowo świadectwa. A trzecim, to co jest tym nieumiłowaniem duszy, to tak naprawdę jest świadectwo życia. I to są te trzy elementy. Na tym będę chciał się skupić dzisiaj i trochę to rozszerzyć. No pierwszym jest wiara w krew. Ale tak naprawdę, kiedy mówimy o wierze w krew Jezusa, to mówimy też o wierze w zmartwychwstanie i o wierze w wymianę krzyżową. Bo to jest jedna całość. To jest ze sobą połączone, to jest spójne. To należy rozpatrywać łącznie. Nasze życie, indywidualne nasze życie, ono musi być budowane w oparciu o zmartwychwstanie Jezusa. Musi być budowane w ten sposób, tak? O zmartwychwstanie, o wymianę krzyżową. Ale ja nie będę dzisiaj mówił teoretycznych rzeczy o krzyżu, o zakresie wymiany krzyżowej. Nie, w ogóle nie o to mi chodzi. Ja zakładam, że doskonale to znamy. Nie chcę mówić teorii. Chcę się skupić na praktyce. Na praktyce życia. Pierwszy przykład. Nawaliłeś. Upadłeś. Diabeł ci mówi: jesteś słaby. Rozczarowałeś Boga. Zobacz, jak dużo Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu Golgoty. A ty upadłeś. Mówiłeś, że jesteś taki silny w Chrystusie, ale nie dałeś rady. Zawiodłeś. Rozczarowałeś Go. I najważniejsza rzecz z tego słowotoku diabelskiego, posłuchaj. I nic już teraz nie może być tak świetnie, jak przed twoim upadkiem. Jeśli przyjmiesz te słowa, to nie wierzysz w krew Jezusa. Jeśli przyjmiesz te słowa, że nic już nie może być tak świetnie, że ten upadek oddzielił cię od Boga, to nie wierzysz w krew Jezusa. Nie wierzysz, że każdy twój grzech został ci przebaczony i że ty, będąc w Jezusie, nie możesz rozczarować Boga. Boga, który cię widzi w Chrystusie i który załatwił temat grzechu na krzyżu Golgoty. Inny przykład. Pomyliłeś się. Czyli w danym temacie nie osiągnąłeś tego, co chciałeś. Pomyliłeś się. I teraz kluczowy moment to jest moment, w którym sobie uświadomiłeś, że się pomyliłeś.
To jest kluczowy moment. Teraz jak ty w tym miejscu, jak ty zareagujesz i co ty zrobisz dalej? Tak, to prawda, że się pomyliłeś. Po ludzku poniesiesz jakieś konsekwencje. Przez ten czas twojej pomyłki jakaś część życia nie uwolniła się. Jakiś potencjał został źle ulokowany. Ale jesteś w miejscu dziś. I dziś uświadamiasz sobie, że się pomyliłeś, tak? I teraz, jeśli nadal oczekujesz porażki w związku z tym, że się pomyliłeś wcześniej, to nie wierzysz w krew, bo porażka zawiera się w śmierci, a śmierć na krzyżu Golgoty została pokonana. Jeśli po moim nowym narodzeniu pomyliłem się i docierała do mnie informacja, że się pomyliłem się, czyli szedłem przez jakiś czas w niewłaściwym kierunku. Uświadamiam sobie teraz, że się pomyliłem. Natychmiast robię zwrot, to jest pokuta, i zaczynam iść we właściwym kierunku i od tego momentu spodziewam się już tylko sukcesu, już tylko zwycięstwa w tym temacie. Nie koncentruję się na tym, że skoro się pomyliłem, bo ja już sobie uświadomiłem, już wychodzę z miejsca porażki i idę we właściwą drogę. Mój umysł nie może być zainfekowany tym, a diabeł cię oskarża. Dwa dni temu się pomyliłeś, będziesz żarł konsekwencje do końca. Nie, bo się nawróciłem, a porażka została pokonana. Śmierć została pokonana. Dam wam przykład. Nie lubię odgrzewanych kotletów generalnie, ale tutaj akurat jest historia z tego, która się zakończyła w tym tygodniu, więc jakby wrócę do tego. Ileś lat temu, jak szukałem siebie też, jakby kim ja jestem, jak mam żyć, jak mam działać, tam pojawił się taki moment, część z was wie doskonale budowy tego roweru, tego karobajka, tak? Chciałem być tam tym potentatem rowerowym, a tak naprawdę gdzieś tam nie wykonałem pewnych operacji na swojej duszy i gdzieś jakby pojawił się jakiś taki temat zastępczy, ale okej. Okay. Jestem człowiekiem upartym w wierze, więc ten potwór rowerowy ponad półtonowy on powstał, dlatego że jestem wierzącym człowiekiem. I doszedłem do tego miejsca, że wiecie, jest ten potwór rowerowy, ja się modlę i to była pierwsza taka sytuacja w moim życiu, że ja się modlę i jest echo. Nie słyszę nic. Nic nie wiem. To się bardziej napinam jeszcze. To się bardziej. I się modlę i cisza, aż w końcu dociera do mnie świadomość. Pomyliłeś się. Okej, no pomyliłem się. I teraz, ale zobacz teraz. Mogę zostać z kupą żelastwa, której nikt nie chce kupić. Tak? I powiem, czy poniosłem konsekwencje? Oczywiście, że po ludzku poniosłem konsekwencje, bo przez rok czasu byłem zaangażowany w budowę prototypu, analizowałem możliwość rozwoju, podwoju Warszawy. Ten czas poświęciłem na to, tak? To jest cena po ludzku, którą zapłaciłem. Ale jestem w miejscu uświadomienia sobie, że to był błąd. Ja nie dopuszczam teraz myśli, że ja zostanę na etapie błędu w tym temacie. Nie takiego Boga poznałem. Nie spodziewam się porażki w tym temacie. Przychodzi do mnie objawienie. Zamień tą kupę żelastwa na nieruchomość. Po ludzku, no przecież nikt jej nie chce kupić. Nikt tego nie chce kupić. To jest, stoi i zajmuje miejsce w garażu. Jak? Ale dobrze, w wolnym czasie zaczynam wysyłać informacje posłusznie do właścicieli działek o podobnej wartości tam finansowej.
dostaję masę przeciwnych informacji. Że mogą się ze mną zamienić na kalosze. Panie, a u pana to jeszcze Sylwester. Generalnie okoliczności wszystkie krzyczą, że to jest głupota, tak? W końcu, w związku z tym, że się nie wycofałem, 2 lata temu znajduje się chętny, zamieniamy potwora rowerowego na 132-metrową działkę budowlaną w Węgorzewie. Zostajemy właścicielami działki. Nie interesuje mnie temat tej działki w Węgorzewie tak naprawdę, bo ja generalnie z żeglarstwem, z Mazurami mam niewiele wspólnego i mam inne pasje w życiu, tak? Więc jakby kolejny krok to jest sprzedaż tej działki, tak? Bo ja nie zostałem w tym miejscu, że mi stoi ten rower, tak? Tylko ja idę ten temat doprowadzić do końca. Takiego Boga znam i nie spodziewam się porażki. Wystawiam. Działka ma 132 metry kwadratowe. Jest malutka. Znowu dostaję masę informacji od ludzi. Panie, zrób pan osiedle na tym. Ludzie są mega kreatywni. Ja już jestem, wiecie, na tyle wolny, że się mogę śmiać razem z nimi z tego, bo to są w ogóle nawet ciekawe informacje. W czwartek sprzedaliśmy tę działkę. Odzyskaliśmy większość zainwestowanych w ten rower środków. Nie odzyskaliśmy całości. Zapytasz dlaczego? Dotąd sięgnęła moja wiara dzisiaj. I tutaj jakby nie ma czegokolwiek więcej, tak? Dotąd sięgnęła moja wiara. Przecież był przez chwilę człowiek, jeden, który zgłosił się do mnie, że on zapłaci dwukrotność tej ceny, jeśli mu załatwię płaski dach. Myślę, że mogłem tym tematem lepiej zarządzić i nieważne, tak? Dotąd sięgnęła... Ale słuchajcie, ale co jest ważne? W miejscu, kiedy sobie uświadomiłem, patrzyłem na to żelastwo w garażu i uświadomiłem sobie, że popełniłem błąd, pełni świadomy też tego, że zapłaciłem cenę, bo nie rozwinąłem w tym czasie innych rzeczy, tak, zaangażowałem się w to, wydałem kupę kasy, czasu, myśli, tak, ale od tej pory nie zgodziłem się na to, że ja będę miał porażkę w tym temacie. Bo wierzę w krew Jezusa. Wierzę, że śmierć została pokonana. Ja generalnie dając wam te przykłady, czy o tym nawaliłeś, czy pomyliłeś się, nie mówię o tym, żebyśmy zostawali w miejscu jakiegoś permanentnego błędu czy porażki. Nie. To wiadomo o to, że nie chodzi o to, żeby ciągle upadać i ciągle generalnie tłumaczyć się jakby, i tylko chodzi o to, żebyśmy, jeśli tak się zdarzy, to żebyśmy wiedzieli, jak zareagować. Jakich narzędzi użyć. Dalej, inny przykład. Byłeś chory, usłyszałeś Ewangelię, przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela i przyjąłeś uzdrowienie. Super. Pierwsza faza, endorfiny podniesione, emocje skaczą, wow, wszystko fajnie, super. Po pierwszym roku emocje ci opadły, pewne rzeczy gdzieś tam w tobie zaczęły wygasać. Tam się zacząłeś sobie tam trochę relatywizmu dodawać, a w pewnym momencie pojawiają się symptomy choroby. Pojawiają się symptomy. I teraz, a w związku z tym, że tak wszystko masz tak na 90%, mówisz, i przychodzi diabeł, tak, i mówi, tak naprawdę nigdy nie wziąłeś uzdrowienia. To było chwilowe. To coś tam się wydarzyło, ale to nie. Ciebie to nie dotyczy. Nie. Nie wziąłeś. I teraz, jeśli zostaniesz w takim miejscu, na przykład, no kurczę, w końcu ta choroba tu nie jest na śmierć, mogę z nią żyć, to nie wierzysz w krew Jezusa w tym temacie. Nie wierzysz. Przecież ja wiecie, porozmawiamy ze sobą, rozmawiamy szeroko, wiecie, że te przykłady, które daję, to one nie są wyssane z palca. To jest życie. To jest życie. I w tym momencie, tak? Może cię nóżka zaczęła pobolewać, a kiedyś już nie bolała. A co tam nóżka?
Najwyżej zrobię dwa skoki mniej na uwielbieniu. Generalnie nie mają większe problemy. To nie jest wiara w krew. Finanse. Słuchasz od lat, że masz prawo z krzyża do pełni błogosławieństw i do obfitości. Pięknie się tego słuchasz, szczególnie jak się jest w kościele, jak się jest zbiorowym namaszczeniu. Ale wracasz do domu, widzisz niezapłacone rachunki, jakieś maile, coś tam, naciska. No już jesteś długo w kościele, mówisz tak. Niech inni zarabiają kasę. Pan mnie do tego nie powołał. Nie wierzysz w krew. Twoje negatywne doświadczenie zwyciężyło twoją wiarę w tym temacie teraz. Tak, są osoby, którą służbą jest to ułożyć ogrom finansów na szerzenie królestwa. Ale żaden człowiek narodzony z Bożego Ducha nie będzie cierpiał niedostatku. Ma to z krzyża. I nie możemy się godzić na doświadczenie, bo minęły 3 lata, 4 lata i musimy sobie jakoś to wytłumaczyć, no bo w końcu słyszymy to słowo, no ale nie widzimy, no to Pan mnie do tego nie powołał. To bzdura, to diabeł. I nieprzemienione myślenie. Co generalnie chcę powiedzieć? To nieznajomość na pamięć wersetów biblijnych o wymianie krzyżowej i nieznajomość w ogóle tych, wiecie, tak zakresy, jak to często tam się podaje na Facebooku, wszyscy uczeni w piśmie przerzucają się, to nie to zbawia człowieka. To wiara w tą wymianę krzyżową, ta wiara zbawia człowieka. Wiedza nie zbawia człowieka. Wiecie, to w ogóle, zadajcie sobie pytanie, jeśli tego nie robicie, bo to robicie, to jak w ogóle wy podchodzicie na przykład do krwi Jezusa, bo to jest takie hasło, nie? Każde, wiecie, grupy mają jakieś określenia, krew Jezusa, co to jest krew Jezusa, co się w tym zawiera dla siebie, co to oznacza? Ja na przykład do dzieła Golgoty nie podchodzę tak jak do bitwy pod Grunwaldem, do kampanii Napoleona, czy nie wiem, Sobieskiego pod Wiedniem. To nie jest wydarzenie historyczne. Jak ja sobie o tym myślę, to ja to też proroczo widzę. Jestem skoncentrowany w duchu na tym, wiecie? Ale jak myślę o tej krwi, to proroczo widzę żywą krew. Widzę bąbelki, widzę życie. Ja widzę tak, to nie chodzi o bąbelki, nie chodzi o krew. Żeby tutaj sobie teraz krwi nierozładowane nalewać, tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby o tym myśleć. Myśleć o tym. Dzisiaj, żeby to nie było tylko i wyłącznie wydarzenie historyczne, wiecie, ja wierzę w tą krew. Niejednokrotnie jestem w sytuacji, że nie mam nic więcej. Nie mam żadnego doświadczenia, mam tylko słowo, które było dane i wiarę w krew. I tego muszę się chwycić, tak? W dzieło Jezusa, w wymianę krzyżową, w ogóle w jego zmartwychwstanie. Więc intelektualna wiedza o krzyżu, nauczenie się, poczytanie, a ten tak fajnie to opisał, a ten tak fajnie to opisał, nic nie da. Musi być praktykowane. A podaję wam kilka tylko z możliwych przykładów. Czyli ten zakres, wiara w krew, usługuje w kilku płaszczyznach, w trzech płaszczyznach. Pierwsza, usługuje indywidualnie temu, kto wierzy, tak? Sięgasz swoją wiarą po kolejne rzeczy. To jest dla ciebie. Usługuje Kościołowi, tak? Swoją wiarą w krew Jezusa usługujesz innym ludziom w Kościele. I trzecia płaszczyzna, niezbawionym, kiedy idziesz ich uzdrawiać twoją wiarą, tak? W efekcie końcowym, tak? Powinno to prowadzić do zaludniania nieba.
Okej, okay, a to jeśli chodzi o wiarę w krew Jezusa. Druga rzecz. Siła głoszonego świadectwa. Ewangelia Jana 4,39. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń, Jezusa, dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniła. Co robiła niewiasta? Mówiła. Mówiła, tak? Świadectwo buduje wiarę ludzi i w efekcie końcowym przybliża je do Jezusa. Przybliża. Bo nadal jest jakby element wolnej woli człowieka. Tak? Ale te słowa przybliżyło się do Ciebie Królestwo Boże. Kiedy głosisz świadectwo, w Tobie jest Jezus. W tym momencie ten Jezus, On się manifestuje, kiedy to mówisz. Do tego człowieka przybliżyło się Królestwo. Psalm 93,5. Dawid mówi tak. Świadectwa Twoje są godne wiary. No tak, bo one pobudzają wiarę i wzmacniają. Są bardzo ważne. Wiecie, Dawid był tego świadomy. W innym psalmie, 119,99, czytamy tak. Zobaczcie, ciekawa rzecz. Jestem rozumniejszy, mówi Dawid o sobie, od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. To takie potwierdzenie, że w jednym duchu płyniemy, tak? Bo my się nie umawialiśmy o tym przed chwilą. Artur mówił w zakresie, o czym mamy myśleć. Dawid to rozumiał. Rozmyślam o Twoich dziełach, Panie, w moim życiu. No jest to właśnie, i to jest to, co mówił Artur. Masz głupie myśli? Terroryzują Cię? Myślisz o nie wiadomo o czym? Zacznij rozważać dzieła Pańskie w swoim życiu. Ewangelia Mateusza 10,18. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i przed poganami. Wiecie, ja wierzę w to słowo. Wierzę w to słowo, że dotrę do różnych ludzi, również do ludzi wysokiego szczebla wpływu. Właśnie po to, żeby złożyć im świadectwo o Jezusie. Opowiem wam taką historię. Część z was słyszała, ale część nie słyszała, więc to powtórzę. Kilka lat temu miałem taką propozycję zostania prezesem zarządu w jednej spółce u bardzo wpływowej osoby w tym kraju w zakresie rozpoznawalności. To jest nieważne, o kogo chodzi, ale osoba raczej kojarzona przez wszystkich. I dostałem zaproszenie, pojechałem na spotkanie. Było to... Spotkanie było w kawiarni, restauracji na Mokotowie. Podchodzę. Siedzi z inną osobą przy innym stoliku. Ja mam siadać przy drugim stoliku. Mówię, no nie. Jak w Ojcu Chrzestnym, za chwilę. Skinie na mnie w ogóle, żebym podszedł. Mówię, dobrze, zostaję. Wiecie, i cały czas jakby myśląc o tym, byłem skoncentrowany, byłem taki nawet podjarany w pierwszej chwili. Myślałem o tej funkcji, w ogóle o tym, że tam coś możemy zrobić. I pamiętam w pewnym momencie, jak podszedł do mnie ten człowiek. Skończył na to spotkanie, podszedł do mnie, dosiadł się, przywitał się, tam powiedział parę słów. I ja dostałem taki silny impuls, takie przekonanie w ogóle. A szedłem na rozmowę biznesową w sumie, żeby powiedzieć swoje świadectwo. On powiedział, ten człowiek wpływu, powiedział tam parę zdań, coś tak chciał mi zagaić. I wziąłem autorytet na tą rozmowę i mówię, to ja wam coś opowiem. Opowiedziałem w zwięzłych kilku zdaniach swoje świadectwo. Patrzyłem na niego i powiedziałem mu tak. Później. Nigdy nie będę chlał z waszymi klientami. Nigdy nie będę chodził z nimi na dziwki. I nigdy nie powiem, że coś, co jest warte 5, to dokładnie jak powiedziałem, coś, co jest warte 5, jest warte 35, żebyście zarobili 105. I co wy na to? Ten człowiek mówi tak. Jeszcze miałem kilka osób obok siebie, mówi. Najwyżej będziesz rozpoczynał spotkanie od głoszenia Ewangelii. Potem
Ci inni odeszli, zostałem tylko ja i on. I powiedział do mnie tak. Już nie na panu, że się mówiliśmy sobie formułowano. Mów do mnie takie rzeczy, proszę cię. Mów do mnie, tego potrzebuję tego. Jeszcze chwilę porozmawialiśmy. To było parę lat temu. Jakiś czas później. Ten człowiek miał tarapaty, nazwijmy to w ten sposób. A we mnie przyszło takie przekonanie, powstało takie przekonanie, że te słowa, które uwolniłem wtedy do niego, że on się tego chwyci. Nie mam kompletnie z nim kontaktu i dotarcia. Wydawało mi się w tamtej chwili, że tam generalnie chodziło o ten biznes, tam tego nic nie wyszło. Ale to nie chodziło o to. I ten impuls, który dostałem, to był Duch Święty. Wygłosiłem mu pełną Ewangelię. Patrząc mu prosto w oczy, przy zszokowanych jego towarzyszach wokół, mówiłem mu swoje świadectwo. Nie mówiłem w ogóle, co zrobił Jezus. Oczywiście, nie mamy względu na osobę. To nie chodzi tylko o to, żeby głosić ludziom wpływu. Natomiast jeśli głosisz człowiekowi wpływu i on się nawróci, to on będzie wpływał na tych, których ma pod sobą. To jest naturalny mechanizm. Siła Ewangelii będzie szerzyła się dużo bardziej. Jak nawrócisz króla, to jest nawrócony cały dwór i kierunek ustaw zaraz będzie szedł, żeby szerzyć królestwo. Jak nawrócisz generała, tak samo. Będzie to miało wpływ na całą strategię. Musimy też jakby być świadomi tych rzeczy. Wiecie, bo to generalnie zgłoszeniem świadectwa. Przecież kiedyś nie było w ogóle spisanej Biblii. Ludzie nie potrafili pisać, nie potrafili czytać, tak? Jak była Ewangelia głoszona? Ludzie opowiadali sobie świadectwa, opowiadali historie, które słyszeli o Jezusie, tak? Opowiadali, żyli w tym. Przychodzili do domu, rozmawiali o tym przy posiłkach, rozmawiali o tym z sąsiadami, rozmawiali o tym z rodzinami. W ten sposób przeżyła się Ewangelia, nie było inaczej. Ona była głoszona. Jeszcze taką jedną lejrzewą powiem w Ewangelii. Jana 8:17 jest napisane, a przecież w zakonie waszym jest napisane, świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Oczywiście my nie żyjemy pod prawem, tak, ale to słowo odzwierciedla pewną zasadę. Jak ja się nawracałem, byłem w procesie, to najpierw w Ewangelii głosił mi jeden człowiek. Patrzyłem tak na niego trochę, wariat, taki trochę dziwak. Jakiś taki trochę, mówię, odjechany miejscami, nie tak. Ale przyszedł drugi i powiedział to samo, tylko trochę inaczej. No to już wiedziałem, że coś jest niechalone bardziej ze mną. I świadectwo, wiecie, na tamten czas oni wydawali mi się tytanami wiary. Na tamten czas to świadectwo było wiarygodne. I czasami tak może być, że nasze świadectwo też usłyszy w takim zakresie, że potwierdzimy coś. Powinniśmy mówić, jak najwięcej mówić. Jak najwięcej. Czasami po ludzku tego nie rozumiemy. Wydaje się, że nie ma sensu. To słowo, ono pracuje, tak? Dlatego świadectwa są bardzo ważne. Tak powinniśmy o nich mówić i powinniśmy je rozważać. Nawiążę do modlitwy środowej, tak? Żeby też powiedzieć coś a propos świadectwa, tak? Skoro mówimy o świadectwach, to dzielmy się świadectwami. Część z was była w środę na modlitwie, część nie, czy to nie byli, nie żałują. Było w pewnym momencie bardzo silne namaszczenie w zakresie pomnażania finansów. Bez wątpienia było bardzo silne namaszczenie. Amen. I część świadectw już też jakby od was dostałem, ale powiem wam, mówię. Jeśli chcieliśmy sprzedać samochód. Skupmy się, kochani. Na słowie. Chcieliśmy sprzedać samochód. Nie mieliśmy od dłuższego czasu kompletnie nikogo zainteresowanego.
związku z tym, że rozważałem to, ja mam te rzeczy, w ogóle wiecie, ja mam te rzeczy poukładane w sobie. Dla mnie tam... Ja nie jestem ani samochodziarz, ani nic. Ja mam poukładane rzeczy w zakresie finansów, do czego mają służyć moje finanse, jak ja nimi zarządzam, ale też poukładane rzeczy, na przykład potrzebuję samochodu sprawnego, którym jestem w stanie dojeżdżać, bo moje życie jest szybkim życiem. Ja sobie nie mogę pozwolić na pewne puste przebiegi. Mam to poukładane, wiem czego chcę. Nie imponuje mi nic, nie gonię niczego, tak? Jakby mam to dokładnie zdefiniowane. I teraz, jeśli taki pomysł, że zostawimy w rozliczeniu na samochód i weźmiemy jakiegoś trzylatka z niedużym przebiegiem, taki, który będzie zracjonalizowany w zakresie ceny. A żeby to zrobić, bo nie było chętnych na ten samochód wcześniej, no to podniosłem trochę jego cenę. Powiedziałem, że ci w salonach samochodowych weryfikują cenę naszego samochodu, który nie był bardzo popularny, zaglądają na standardowe strony oto moto, tak, i tak sobie pozycjonują cenę samochodu. Więc ją podniosłem. Wiecie, i w ogóle przez długi czas mi tam cenowo to różnice były po prostu kosmiczne. W czwartek rano dostaję telefon, przyjeżdża człowiek, bierze samochód od ręki, dokładnie za tą kwotę, którą wystawiliśmy. Nie? Pierwsze świadectwo. Ale dalej, no dobrze, to jak wystajemy samochodu, na szybko nam się udało pożyczyć, żeby się poruszać, ale jakby to temat, ja nie mam czasu na takie rzeczy, żeby się zajmować tematem samochodu, słuchajcie, więc trzeba szybko zrobić rozwiązanie. Jedziemy, obejrzeć to, co sobie wcześniej ustaliliśmy. Obejrzeć trzyletni samochód z niedużym przebiegiem. Siedzę, facet tam pokazuje, opowiada. Ja mam w ogóle, nie mam kompletnie przekonania, by to z jednej strony mówię tak, no tracę czas, przyjechałem, siedzę w ogóle, mogę robić inną rzecz w tym czasie, jestem tutaj, w ogóle nie mam zgody na to, mówię nie, wróciłem mu cenę za ten używany samochód, że mówią, o proszę pana, ja ją zdecydowanie drożej kupujemy, tak i przychodzi im. Stoi na mnie. W ogóle nie zamierzałem kupić nowego samochodu. Temat samochodu, żeby nie miał wątpliwości, mam dokładnie przerywany swój. Podchodzę, patrzę, od razu wylatuje pani sprzedająca nowe samochody pod różne osoby. Popatrzyłem na nią i podałem im cenę, za jaką mogę kupić ten samochód. Moment zdziwienia. Wziąłem autorytet tej sprawy. Ja mówię, tylko tak. Jeśli się pani zgadza, zaraz podpisuję umowę. Trzy razy latała, cztery, nie będę w tym sklepie mówił. Finalnie, co uzyskaliśmy? Tak jak powiedziałem, że mam poukładane, więc dla mnie z definicji do tej pory zakup nowego samochodu był stratą pieniędzy. Bo wyjeżdżasz, tracisz. Kupiliśmy nowy samochód w cenie dużo niższej od rocznego używanego. Znaczy wzięliśmy go w leasing, tak zamówiliśmy go, tak? Bo to w cenie poniżej rocznego używanego, w cenie zbliżonej do dwuletniego samochodu z przebiegiem około 40 tysięcy przebiegu, niewiele wyższy niż tego trzylatka, którego oglądaliśmy, z przebiegiem, który miał historię. Oni sami też w to nie wierzyli, jak patrzyli ci ludzie z używanego i z nowej części. Dlatego, że uwierzyłem. Uwierzyłem to przede wszystkim, że mogę. Nie bałem się powiedzieć w twarz, tak? I teraz jakby mam powiązanie pewnych rzeczy. Mogę sobie pojeździć samochodem rocznym, dwa lata sprzedać, go jeszcze na tym zarobić. Wiecie, bo ja już nie mam zgody na inne jakieś rozwiązania, nie? To jako świadectwo. Świadectwa usługują zarówno indywidualnie temu, którego dotyczą i który je rozważa, już mówiliśmy o tym, Kościołowi, bo budują wiarę w Kościele i ludziom niezbawionym, ponieważ znowu to samo, przybliżają ludzi do Jezusa. Przybliżyło się do nich Królestwo Boże. I trzecia rzecz. Świadectwo życia. Izajasz 8:2 mówi tak. I powołaj dla mnie na wiarygodnych świadków kapłana Uriasza i Zachariasza. Co to oznacza? To tak naprawdę, skoro Bóg mówi, powołaj dla mnie na wiarygodnych świadków, to oznacza, że jest cała masa świadków niewiarygodnych. Że to jest coś szczególnego, ale pożądanego. Że w praktyce życia wiele osób
nazywających siebie świadkami Jezusa, są niewiarygodni. Ewangelii Mateusza 23:3 Jezus mówi tak: wszystko, cokolwiek wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Jest to rozjazd, podstawowy rozjazd na poziomie głoszonej teorii i praktyki życia. Aby być wiarygodnym świadkiem, trzeba mieć świadectwo życia. Żeby być wiarygodnym świadkiem, trzeba dać świadectwo życia. Ewangelia Jana 18:37. Jezus mówi do Piłata: ja się narodziłem i na to przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Tak? Jezus przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie, więc my jako wiarygodni świadkowie, jeśli jesteśmy naśladowcami Jezusa, to naszym życiem dajemy świadectwo o prawdzie. Dajemy to świadectwo, tak? Każdy aspekt naszego życia powinien być pod to podporządkowany, poświęcony dla służby i publiczny. Bo Jezus był publiczny. Jezus publicznie świadczył o prawdzie, tak? To takie sparafryzowanie tego, o czym świadczymy, jest takie w pierwszym Jana 5:11. A takie świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego, tak? Życie wieczne to prowadzenie ludzi do Jezusa. Tym w różny sposób w praktyce, ale to jest ten efekt finalny, który powstaje, tak? Świadczymy zarówno naszym słowem, jak i naszym życiem. Generalnie nasz sposób życia powinien prowadzić ludzi do Jezusa. To w ogóle o to chodzi. Bo teraz różne mogą być powołania, różne obdarowania, ale teraz tym mamy usłużyć i to ma przyprowadzać do zasady ludzi do Jezusa. To jest jeden kierunek. Lub do tego, że ludzie nie będą chcieli mieć z Tobą kompletnie nic wspólnego. To mają wolną wolę, tak? Ci, którzy nie chcą Jezusa. Ale nie chodzi tutaj o pewną arogancję, która ma z nas bić. Chodzi o to, aby świadectwo naszego życia ich oślepiało, aby raziło ich demony, aby ich demony nie mogły wysiedzieć przy tym, nie mogły tolerować w ogóle Twojej obecności, że ten Jezus jest za blisko ich. Więc nie zawsze chodzi o to, o wykrzyczenie komuś czegoś. Czasami chodzi o zaświadczenie swoim życiem. Powinniśmy świecić naszymi małżeństwami, naszym rodzicielstwem, naszymi biznesami, naszą pracą, tak? Przyjaźniami. Zawsze i wszędzie. Bo jesteśmy też mocno na celowniku. I to, co piszemy wszyscy, co głosimy, co się pojawia w internecie, w mediach, będzie zawsze przez ludzi weryfikowane. Czy żyjemy w ten sposób? Czy jesteśmy tylko aroganckimi krzykaczami? To jest mega ważne. Więc no, ale to przede wszystkim my musimy, żeby to było takie proste, w ogóle spójne w nas, my musimy w ogóle wierzyć w święte życie. Musimy wierzyć w ogóle, że warto. Musimy tego chcieć i w nie wierzyć, że to ma sens. No czym w ogóle jest święte życie, tak? Wiadomo, że nie chodzi tutaj o jakąś tam zewnętrzną otoczkę, jakieś pozory tam martwej pobożności, tak? Święte życie to życie poświęcone, czyli oddane i przeznaczone dla Królestwa z łaski za pomocą wiary, polegające na absolutnemu posłuszeństwu prawdzie, na poziomie zarządzania swoimi myślami, wypowiadanych słów i podejmowanych działań. Święte życie. Wtedy uwalniana jest miłość, wtedy uwalniana jest moc. Jest uwalniana. To jest inne życie niż życie w tym świecie. Inne wzorce, inne zasady, inne priorytety, inne rozwiązania, inne. To się nie może mieszać w nas. To my z tym naszym świętym życiem wchodzimy w świat, ale nie mieszamy
Nie robimy koktajlu z tego. Idziemy z tym świętym życiem i razimy po oczach. Tym światłem, które bije. Musi zachodzić zgodność tutaj. Harmonia, tak? Pomiędzy teorią a praktyką. Więc jeśli chcemy być wiarygodni, to nasze działania nie mogą być skażone systemem tego świata. I musimy działać tak, aby nikogo nie gorszyć obiektywnie. Ale za chwilę o tym słowem powiem, bo mam wrażenie, że to jest często bardzo źle rozumiane. Nie chodzi mi o to, że mamy nie być kontrowersyjni, jak najbardziej. Bo to jest narzędzie. Ale chodzi, jeśli mówię o gorszeniu, to nie chodzi mi o takie, wiecie, takie religijne gorszenie, bo Jezus non-stop gorszył religię. Non-stop. Kiedy uzdrawiał w sabat, tak? Wywalał cały porządek prawa, tak? Czy ktoś mógł powiedzieć, czuje się zgorszony? No to jest takie pojęcie ludzkie, tak. Oni kształtowani naprawdę czuli się zgorszeni, ale to nie gorszy, to nie było zgorszenie. Kiedy przemawiał do nich w dniu świąt, w ogóle kiedy mówił o sobie, to ich gorszył. Gorszył ich, ale nie o takim zgorszeniu mówimy. Tak naprawdę gorszysz wtedy, kiedy żyjesz inaczej niż głosisz. Wtedy możesz zgorszyć. Wtedy jest ten rozjazd. Inaczej nie możesz kogoś zgorszyć. Jesteś wolny w Chrystusie, żyjesz prawdą, tak? Słowa Bożego, żyjesz tym, takie czy nie założenie, więc tylko moment rozjazdu, że o czymś mówisz, a w praktyce ktoś widzi, że żyjesz inaczej, to jest ten element, który jest gorszący, może być gorszący dla Kościoła, dla innych, dla ludzi szukających Boga. Że jest to tylko teoria. Dlatego świadectwo życia jest mega ważne, bo naszym życiem, po pierwsze, pokazujemy, kto jest prawdą osobową, a po drugie, jak powinno wyglądać życie w prawdzie. Podkreślę, nie tyle też, tylko nie chodzi tylko o mówienie, co o prezentowanie. Nie? O pokazanie swoim życiem, że Jezus jest Panem twojego życia i jak żyć zwycięskim życiem zgodnie z tym, co On ci zawdzięczył. Jak żyć życiem szerzenia Królestwa. Zobaczcie, w procesie wychodzenia na wolność dowiadujemy się, że możemy wszystko, tak? Co prawda nie wszystko jest pożyteczne, ale generalnie możemy wszystko. Ale jednak Jezus nie robił wszystkiego. I nie był częścią religijnego czy światowego zamieszania. Ani religia, ani świat nie wpływały na Jezusa. Nie wpływały na Niego. On siedział w świecie z prostytutkami, celnikami, złodziejami, ale to nie wpływało na Niego. Nigdy nie przejął ich światopoglądu, tak? Nigdy nie poszedł z nimi na jakikolwiek kompromis. I też nie angażował się w rzeczy nieważne z perspektywy celu swojego życia. On wiedział, po co przyszedł. I to, po co przyszedł, było tak istotne, że nie koncentrował się na tematach pobocznych. Zobaczcie, w Ewangelii Łukasza 12:13-14 jest informacja, człowiek prosi Jezusa, aby powiedział jego bratu, aby się z nim podzielił swoim dziedzictwem, tak? A Jezus mu powiedział, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjęcą nad wami? Czym się Jezus nie zajmował? To oczywiście nie jest katalog zamknięty, to tylko parę takich przykładów. Jezus w ogóle nie zajmował się ludzką sprawiedliwością. Nie zajmował się tym. Ja kiedyś tak, to wam powiem, tak się zastanawiałem. Ja osobiście nie chciałbym być sędzią sądu. Nie chciałbym mieć w ogóle głowy wypełnionej ludzkimi prawidłami. Nie chciałbym myśli swoich wypełniać w ten sposób, bo jakby wbiłem sobie do głowy i żyję prawidłami sprawiedliwości, którą jest Chrystus.
niebieskimi zasadami. A to tylko takie moje, tak? Są pewne zawody, których bym nie chciał wykonywać, bo uważam, że trzeba brać dużo większy autorytet, żeby trzymać pewien pion. Jezus nigdy się nie zajmował moralnością, tak? Doskonale znamy przykład osądzenie prostytutki. Nie zajmował się tym, nie wszedł w to, nie interesowała go kwestia moralności. Nie kłócił się i nie bronił za wszelką cenę swojej racji. Często w ogóle milczał. Nie musiał być jego na wierzchu. To nie tak, że on musiał wykrzyczeć ostatnie słowo. Nie. Widział człowieka na wylot. Wiedział, że nie warto. Odzywał się tylko wtedy, kiedy wiedział, że coś zburzy. I coś zostanie, jakieś życie uwolnione. Jeśli nie, to nie. Bo wolnej woli człowieka on też nie złamał. I niektórzy go nie chcieli. Nie wdawał się w dyskusję. Jezus nie zajmował się pogrzebami. Powiem wam świadectwo. 2 tygodnie temu skończyło się nabożeństwo. Biorę telefon. Dowiaduję się, że zmarła moja babcia. Kilka dni później był pogrzeb. Wkrótce. Nie byliśmy na tym pogrzebie. Jeśli powstała teraz sobie taka myśl, był pokłócony z babcią, miał złe relacje, nie miał relacji, to ty jesteś w nim. Coś wam powiem. Na pogrzebie mówię o tym do wszystkich, którzy generalnie mnie słuchają w życiu od lat, którzy chcą mnie słuchać w życiu. Na pogrzebie chodzi się tylko z dwóch powodów. Po pierwsze wtedy, kiedy możemy głosić Ewangelię. Po drugie, kiedy swoją osobą, swoją obecnością wiem w ponadnaturalny sposób, że jestem w stanie komuś usłużyć, przeprowadzić jakąś rozmowę, coś zbudować. W tym wypadku ani jedno, ani drugie nie wchodziło w grę. Więc nie pojechaliśmy na pogrzeb. Wiecie, bo to ja nie jestem hipokrytą. Jak pojechaliśmy do Kenii, na jednym ze spotkań, nie było połowy ludzi, która miała być, bo nagle ktoś umarł. I tam jest tradycja taka, że ludzie się zastawiają przy pogrzebach. Wygłosiłem im nauczanie. Tak? A później co? Jadę? Na ostatnie pożegnanie? Co to jest? Zobacz, jeśli jest człowiek jakiś zgrzyt, w tym temacie. Popracuj nad tym tematem. Po co się chodzi na pogrzeb? Po co? Inny przykład mam dał. Kiedyś miałem grupę takich kolegów, z którymi najgłupsze rzeczy w życiu robiłem, to był w takim wieku tam około 20 lat. Kiedyś tam za namową Julity, to było bardzo dobre, poszliśmy raz się z nimi, się tego spotkania po nawróceniu, tam 1,5 godziny. Głosiliśmy Ewangelię, przecież to był dla nich szok. Część ludzi się z nich wybiła, tam jeden jest telewizyjnym psychologiem, psychiatrą, jeden jest komornikiem, część się tam nie wybiła generalnie, tak, ale żyją w tych starych swoich klimatach, jak się spotykają, to jest wódka, trawa i paluszki, nie? To jest jakby ich klimat cały czas. I głosiliśmy tam Ewangelię, miał jakiś czas i dzwoni do mnie jeden z nich i mówi, takim wiecie, kozackim głosem, który zadzwoni, że po pomoc dzwoni, ale mówi: no, tam wymienia ksywek jednego z tych chłopaków, mówi: ten jest w szpitalu i lekarze dają mu 2 dni życia. Popił. A reakcja nasza była natychmiastowa, tak? Dzwonimy, w ogóle brat tego, który leżał w szpitalu, to on mnie też znał właśnie tego takiego, on był zawsze, wiecie, jaki kulturysta, wielokrotny mistrz Polski, na mistrzostwa świata jeżdżący, nie? A my tam w tym wieku spotykaliśmy się, improwizowaliśmy, tak, więc dzwonię do niego od razu, mówię: posłuchaj w ogóle. Spotkałem Jezusa, nawróciłem się generalnie, jeździmy, usługujemy, modlimy się o ludzi, jestem w stanie wejść na ten ojon, do tego szpitala w ogóle, położę na nim ręce w ogóle i on będzie zdrowy, będzie żył w ogóle, przekleniemy całą chorobę, zobaczę, że wróci, lekko w szoku i dzwoni do ojca. Ojciec, człowiek wpływu, miejscowości, w której mieszkamy, od lat z zawodu jest dyrektorem i prezesem. Bardzo zależy mu na tym, jak ludzie postrzegają. Tak? Dzwonię do niego, mówię mu to samo. Jedziemy.
stoimy w blokach. Pamiętam, że zakupałem się, graliśmy, nieważne co, jak jedziemy generalnie, jedziemy do szpitala teraz, tak? Finalnie, żeby skrócić historię. Duma tego człowieka i wstyd spowodowała, że nie odważył się na taki ruch, żeby wpuścić nas do szpitala. Udało nam się inną osobę, młodą, nawróconą, posłać tam, jak już trafiła, bo to było w kręgu, tam rodziny też zresztą, które Wita przeprowadziła do Jezusa. I ona mu posiła temu chłopakowi Ewangelię, czy to nie modliła się o niego, tak, ale on umarł. No i później jest pogrzeb, nie? Pogrzeb, wszyscy się zjeżdżają, wiecie, wszyscy koledzy. No ja nie jadę na pogrzeb. No po co ja będę na pogrzeb? Ja chciałem pojechać, jak on żył. Ja chciałem pojechać, go uratować. Co mnie obchodzi teraz? Że jakieś ciotki dzwonią do moich rodziców, mówią, Michała nie było na pogrzebie babci. Co mi to obchodzi? Co mi to obchodzi? Mam zgorszyć innych ludzi? Na ostatnie pożegnanie pojadę? Czy żeby ciotka się dobrze poczuła? Która powiedziała, że mamy się wypchać ze swoją Ewangelią? Nie. Zgodność teorii z praktyką. Czym się Jezus nie zajmował jeszcze? Nikomu nie udowadniał swojej wartości. Nikomu. Znał swoją wartość. Mówił o tym po prostu. Ale nie udowadniał. Tak? Nie dawał znaków do potwierdzenia. Pokaż nam. Nie. Nie wdawał, w ogóle się nie wdawał się w demagogię, wiecie, jakieś takie puste rozmowy, które do niczego nie prowadziły, tak? Jest jeszcze jedna ważna rzecz tutaj, że tylko wiarygodny świadek będzie mógł doświadczyć pewnych rzeczy. W Dziejach Apostolskich 22:12 czytamy coś takiego. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, to on przemówił do Pawła i to on oznajmił mu jego dalszą drogę i powołanie. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że wiarygodny świadek zrezygnował z życia dla tego świata i się nie zawahał i się nie cofnął. Zrezygnował. Podjął decyzję. Jestem stały i konsekwentny. Tak, tak po prostu żyję. Wiarygodność jest ściśle związana z wiernością. Filipian 2:22 Paweł mówi tak. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dzieci ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Jak dzieci ojcu, posłusznie i wiernie. Filipian 1:27 mówi tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. To są takie słowa, które są dla mnie istotne. Wiecie, to nie chodzi o to, bo to też można łatwiej zrozumieć. Ja nie spełniam w ten sposób oczekiwań Boga. Bo ja rozumiem, że Jezus spełnił oczekiwania Boga. Ja się narodziłem na nowo, jestem w Chrystusie. Oczekiwania Boga zostały spełnione. Ja żyję w ten sposób i jest to dla mnie ważne. Postawiłem sobie to jako taki jeden z celów mojego życia. Tak? Bo tak chcę. Bo to jest dla mnie ważne. W ogóle zależy mi i też modlę się o to, aby tak naprawdę dotyczyło to takiej patrzenia mojego serca jest, żeby wszystkich ludzi w zespole. Abyśmy prezentowali, realnie prezentowali swoim życiem, tak? Żebyśmy byli wierni i wiarygodni, żeby nasze życie budowało życie innych ludzi. Świadectwo życia też usługuje w tych samych trzech płaszczyznach. To indywidualnie, bo wierność w małym przenosi człowieka na kolejne przestrzenie rozwoju. Przez wierność w tych małych rzeczach, tak? Rozwijamy się. Kościołowi, bo jesteś chodzącym drogowskazem wtedy dla braci swoich i sióstr. I niezbawiony, tak? To jeszcze jak wrócę tylko do tego mojego nawrócenia, wiecie, to świadectwo życia, tak? Powiedziałem, że na tamten czas, na człowieka, który był w świecie, ci ludzie wydawali mi się tytanami wiary. I była taka sytuacja, że kiedy oni mówili, to takie było różnie. Tam. Trochę mnie to konfrontowało, nie do końca było dobre, to takie było. Ale była jedna obiektywna sytuacja, w której oni się powinni bać, bo wszyscy się w takiej sytuacji boją. A oni się nie bali. Może bali się, ale ja wtedy tych nie czytałem, że oni się bali. Dla mnie to było świadectwo. Ja wtedy zrozumiałem, że ja mówię, kurczę, coś się zniechało ze mną.
oni się nie boją. Dlaczego? Niech oni się boją. Ja bym chciał, żeby oni się bali, byłoby mi prościej. Ale oni się nie bali. I teraz podsumowując, każdy z tych elementów, wiara w krew, głoszone słowo świadectwa, czy świadectwo życia, czyli tak naprawdę w ogóle nieumiłowanie rozkoszy tego doczesnego życia, pożądliwości oczu, pożądliwości w ogóle rzeczy tego świata, powoduje, że diabeł jest niszczony i teraz nie tylko w naszym życiu, ale również w obszarze, w którym jest nasz wpływ, realny wpływ, naszego wpływu i naszej aktywności. Kiedy w ten sposób żyjemy. Zobaczcie jeszcze raz, te trzy płaszczyzny, usługiwanie jakby sobie samemu, tak? Żyjąc w ten sposób, przede wszystkim właśnie usługujesz sobie samemu i niszczysz dzieła diabła w twoim życiu. Wierząc w krew, doświadczasz mocy zmartwychwstania, doświadczasz wszelkich błogosławieństw z wymiany krzyżowej. Rozważając dzieła Boże, tak? I głosząc je jako świadectwo, budujesz też swoją wiarę i zmieniasz myślenie. Kiedy głosisz świadectwo, usługujesz też sobie w ten sposób, rozważając świadectwo i je głosząc. I w zakresie myśli, i w zakresie budowania swojej wiary. Żyjąc świętym życiem z kolei, tak, będąc wiernym w małym, przenosisz się w kolejne przestrzenie twojego wzrostu. Tak? Żyjąc dalej właśnie z życiem z wiary w wiarę i z chwały w chwały. Czyli co? No rozwijamy się w ten sposób. Właśnie w ten sposób się rozwijamy. Teraz Kościołowi. Żyjąc w ten sposób, usługujesz Kościołowi, lokalnemu, zespołowi, wszędzie tam, gdzie sięga tak naprawdę twój wpływ, jeśli chodzi o ludzi odrodzonych z Bożego Ducha, tak? To może być w poszczególnych osób jakby inny obszar, tak? Zarażasz nie koronawirusem, zarażasz swoją wiarą. Zarażasz. Tak? I dlatego to jest mega ważne, że nasza wiara to nie jest nasza prywatna sprawa. Dokładnie. Bo jak ja wierzę, to wierzę też, że was zaraża tą wiarą. I odwrotnie. Jak wierzycie o coś, to zarażacie mnie. Cudowne jest takie zarażanie. I teraz twoje święte życie jest właśnie tym drogowskazem, kierunkiem, ale przede wszystkim przykładem, tak? Dla innych ludzi w Kościele. No w Kościele tam ci sięga twój wpływ. I teraz pokazujesz im, że da się tak żyć. Skoro ty możesz żyć jak Jezus, to oni też mogą tak żyć. I to jest siła społeczności. Bo jak ktoś jest oderwany, wiecie, takie książkowe, odległe, czytamy jak o postaciach mitycznych, o jakichś wielkich Bożych sługach, których się nie da dotknąć, których ludzki umysł wyidealizuje od razu, tak? A diabeł przychodzi, no tak, oni tak, ale ty, mały żuczku, ty nie. A tu możesz dotknąć człowieka, który żyje tak jak mówi, żyje jak Jezus. Rośnie twoja wiara. To jest takie bliskie, namacalne do ciebie, tak? No i niezbawiony, bo wierząc w krew, po pierwsze, tak, wychodząc na ulicę, uzdrawiasz chorych, uwalniasz od niemocy, od słabości, tak? Przybliża się do tych ludzi Królestwo Boże, tak? Jeśli podejmą odpowiednie decyzje, tak? To mamy zatrudnienie nieba. To samo robi twoje świadectwo. Pobudza ziarnko wiary, które jest w każdym człowieku. Pobudza. I wreszcie twoje święte życie pokazuje niezbawionym ludziom, że albo jesteś chory psychicznie, albo Bóg jest i jest dobry. I teraz zobaczcie. Święte życie robi coś takiego, że eliminuje ludzi z środka. Ktoś jest albo za, albo jest przeciw. Nie da się, słuchajcie. Nie da się być pośrodku. Jeśli jest realność świętego życia, to druga osoba będzie musiała się ukierunkować albo za, albo przeciw. Eliminuje ludzi środka. Pointując, tak? Nigdy nie możemy przestać wierzyć, tak? Nie możemy przestać.
Nigdy nie możemy przestać głosić świadectwa działania Boga w naszym życiu, tak? W ogóle rozważać tego. I nigdy nie możemy rezygnować z życia świętym życiem, tak? Bo w tym momencie tak, nie tylko niszczymy dzieła diabła w naszym życiu, tak? Ale w życiu otaczających nas ludzi. Usługujemy innym, nie tylko, wiecie, bo to też trzeba zobaczyć, że usługujemy innym nie tylko wtedy, kiedy głosimy Ewangelię na ulicy. To też, to jest bardzo ważne. Ale wierząc lub żyjąc świętym życiem, też usługujemy innym. Usługujemy innym ludziom w ten sposób. To ważne, żeby to zobaczyć i nigdy nie zapomnieć. Amen. Amen.